Budowa bezpieczeństwa finansowego jest jak stawianie solidnych fundamentów na przyszłość. Bardzo ważne jest oszczędzanie. Racjonalne, odpowiedzialne i skuteczne. Dzięki oszczędnościom można na więcej sobie pozwolić. Trzeba jednak być konsekwentnym i nie wydawać odkładanych pieniędzy na chwilowe potrzeby. Żeby skutecznie oszczędzać, warto kwotę, którą chce się przeznaczyć na oszczędności w danym miesiącu czy w danym tygodniu, odłożyć zawczasu. Nie czekać, aż nam zostanie w naszym budżecie jakaś tam kwota po zrealizowaniu wszystkich wydatków na koniec miesiąca, tylko zacząć na początku. 35% Polaków deklaruje brak możliwości odłożenia jakiejkolwiek kwoty w miesiącu. Jedynie 43% Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Liderami w Europie są mieszkańcy Luksemburga, ponad 80%. Im wcześniej nabierze się zwyczaju planowania wydatków, tym lepiej. Każdy plan budżetowy powinien zawierać pozycję oszczędności. Kolejny krok to zastanowienie się, jak te oszczędności ulokować. Banki oferują różne produkty oszczędnościowe. Możemy mieć do czynienia z produktami tak zwanymi depozytowymi, poczynając od konta osobistego, czy konta oszczędnościowego, czy lokaty terminowej, gdzie mamy pełną gwarancję kapitału, czyli tych środków, które wnieśliśmy, że na pewno je odzyskamy, plus jakiś dodatkowy bonus w postaci odsetek, który gwarantuje bank. A jeśli spotka nas nieszczęście, warto mieć zbudowaną tak zwaną poduszkę finansową. Poduszka finansowa to pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach. Wypadek, utrata zdrowia, pracy powinna wynosić od 3 do 6-krotności miesięcznych wydatków. Jej podstawowe przeznaczenie to pokrywanie stałych kosztów w okresie, gdy brak jest stałych zarobków. Na przykład w okresie poszukiwania nowej pracy. Pamiętaj, nawet przy dobrych, stałych zarobkach, by mądrze oszczędzać, nie można wydawać wszystkiego. W planowaniu własnego budżetu domowego ważne jest nieprzejadanie wszystkich pieniędzy i ponowne inwestowanie części z nich, czyli reinwestowanie. To jedna z ważniejszych zasad oszczędzania, bo wtedy pieniądz robi pieniądz. Dalekie podróże, dobra uczelnia, marzenia bywają różne w różnym wieku. Powodują, że chcemy sięgać po więcej. Niektórzy marzą też o realizowaniu pasji i poczuciu bezpieczeństwa na emeryturze. Wysokość naszych emerytur zależy od tego, ile zarabiamy i jak długo pracujemy. Ale także od tego, jak potrafimy oszczędzać i inwestować. Tak jak przy systemie powszechnym, tak i przy sposobach poza systemem powszechnym, ważne jest to, żebyśmy odpowiednio wcześnie zaczęli oszczędzać, bo to pozwala nam, i to nieładne słowo, zakumulować kapitał przez odpowiednio długi okres. Im dłużej i im w wyższych sumach będziemy oszczędzali, czy to poprzez właśnie wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy w innych formach, tym większy zgromadzimy kapitał. Kapitał, z którego będziemy mogli korzystać właśnie w momencie przejścia na emeryturę, po to, aby cieszyć się tym właśnie zasłużonym odpoczynkiem po okresie aktywności zawodowej. W realizacji planów i marzeń, także na emeryturze, mogą pomóc różne produkty finansowe. Dużo zależy od tego, jak długo chcemy odkładać pieniądze. Jeżeli ten okres jest odpowiednio długi, bardzo interesującym rozwiązaniem są oferty inwestycji w oparciu o fundusze inwestycyjne, które opierają się na regularnych wpłatach. Dla osób, które oszczędzają w krótszej perspektywie czasu, bardziej skłaniamy się ku instrumentom depozytowym, które są co prawda mniej dochodowe, ale w krótszej perspektywie czasu bardziej przewidywalne, jeżeli chodzi o stopę zwrotu. Jeżeli na emeryturze nie chcesz być zależny od publicznego systemu emerytalnego, jak najwcześniej zacznij myśleć o tym, jak zacząć oszczędzać i inwestować na starość. W ten sposób zabezpieczysz swoją finansową przyszłość. Im wcześniej zaczniesz to robić, tym lepiej, ponieważ tylko zaplanowana długoterminowa perspektywa pozwala czuć się bezpiecznie.
Jest wiele racji w powiedzeniu, że nie ma zysku bez ryzyka. W inwestowaniu trzeba je przede wszystkim oszacować, bo ryzykować trzeba świadomie. Zasada najprostsza i powszechnie obowiązująca brzmi tak. Jeżeli nie rozumiesz, w jaki sposób jakiś produkt finansowy funkcjonuje, to go nie kupuj. Duże możliwości inwestowania z zyskiem, ale i ryzykiem stwarza giełda papierów wartościowych. Inwestowanie na giełdzie nigdy nie daje nam stuprocentowej pewności zysków, dlatego też warto zacząć inwestować od kupowania akcji tych spółek, które znamy, które mają stabilną pozycję na rynku. Jednocześnie oczywiście obserwując te mniejsze, które mogą się okazać bardzo dochodowymi w najbliższej przyszłości. Wiele osób odrzuca ryzyko i szuka tylko pewnych sposobów inwestowania, a za takie powszechnie uważa się inwestowanie w rządowe obligacje i bankowe lokaty. Lokaty bankowe są bezpieczną formą lokowania ze względu chociażby na właśnie gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nasze oszczędności, środki klientów banków są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 tysięcy euro. W inwestowaniu ważne jest nie uciekanie przed ryzykiem, a jego ograniczanie. Tak jak w powiedzeniu, nie wsadzaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Dywersyfikowanie to różnorodność, czyli stawianie na różne sposoby oszczędzania i lokowania pieniędzy. A wszystko po to, żeby ograniczyć ryzyko straty. O tym, jak bardzo zysk może być powiązany z ryzykiem, świadczy rozwój usług pozagiełdowych, zwanych popularnie rynkiem Forex. Zyski mogą być naprawdę duże, ale ryzyko jeszcze większe. Zwłaszcza, że zagrożeń nie brakuje. Bardzo często również możemy być odbiorcą kontaktu telefonicznego. Młode osoby dzwonią po wielokroć i oferują zawieranie transakcji. Nie zawsze jednak wyjaśniają nam, że chodzi o rynek Forex i skomplikowane, ryzykowne instrumenty finansowe. Czasem mówią, że będą to inwestycje w akcje z rynku amerykańskiego albo takie surowce jak złoto czy ropa, czy też towary takie jak pszenica czy kakao. Bądź ostrożny. W rzeczywistości na rynku Forex nigdy nie nabywa się takich walorów. Informacje o tym, jak działa rynek Forex, znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Pamiętaj! Zawsze bądź świadomy, w co inwestujesz. Najważniejsze to zrozumieć, jak funkcjonuje produkt finansowy. Kiedy możesz zyskać, a kiedy stracić.